Hej, witajcie z tej strony Barzia, to jest kolejny t-shirt ze strony Scotta. Tym razem jest to różowy kapelusz, bądź fioletowy, jak dla mnie jest on bardziej jednak różowy, ale dobra. Jednak co widzimy na tym screenie? Widzimy kapelusz. Jest to, już załóżmy na to, że to jest różowy kapelusz z czarną obwódką i muszką. Jednak czy jest coś poza tym? Są dwie ciekawe rzeczy, jak na przykład po podświetleniu nie widzimy napisu Nightmare, lecz napis Property of, i tutaj właśnie jest słowo ucięte, bo zaczyna się na FR, a kończy na ER. Więc stawiając tam parę liter, które by mniej więcej pasowały do tego, możemy uznać, że wyszłoby Property of Freddy Fazbear's Diner lub Property of Fazbear's Family Diner. I co ciekawe, mogło też to być Property of Fritz Smith Pink Diner. Sensu to nie ma, ale oczywiście pasować pasuje. Jednak o co chodzi z tym kapeluszem? Nie należy on do żadnego animatronika, ponieważ żaden animatronik nie nosi różowego czy tam fioletowego kapelusza z czarną obwódką i tego samego koloru muszką. Więc to musiałby być jakiś nowy animatronik albo jeden z morderców, czyli Purple Guy albo Pink Guy. Dlatego też akcja może dziać się w sąsiedniej lokacji. Jednak czy na tym screenie widzimy coś jeszcze? Tak, po odpowiednim przyciemnieniu widzimy w odbijającej się podłodze głowę nowego animatronika. Niektórzy mogliby uznać, że to jest Freddy. Jednak jak dla mnie Freddy, którego widzieliśmy, czyli Nightmare Freddy, nie ma dwóch rzędów zębów i aż tak długich i ostro zakończonych zębów. Dwa rzędy zębów oczywiście ma Bonnie, jednak ta szczęka ma bardziej długie zęby i jednocześnie ta szczęka jest bardziej zaokrąglona, więc zostawałaby Chica. Jednak Chica ma trzy rzędy zębów, a tutaj raczej widać jakby dwa rzędy zębów. Lecz w odbiciu nie widzimy tylko szczęki, ale także i oczy. Dlatego właśnie to nie może być Chica, ponieważ tutaj świecą się oba oczy, natomiast u Chiki tylko jedno. Więc możemy uznać to, że to jest nowy animatronik. A jako że widzimy tutaj kapelusz, który w większości lat zakładano Freddym, można by uznać, że tutaj widzimy naszego Golden Freddy'ego, który nie wiadomo dlaczego musiałby mieć różowy kapelusz. No ale to nowy animatronik to może mieć, oczywiście. I tyle. Tak więc jeśli film się wam podobał, dajcie łapkę w górę, komentujcie, subskrybujcie kanał, byście na bieżąco, udostępniajcie ten film znajomym, bo może właśnie znajomi tego nie zauważyli. Z mojej strony to już wszystko, tak więc trzymajcie się i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!